Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich Państwa na mojej wróżbie z kart Tarota, Złoty Tarot i z kart Lenormanda. Kochani, zobaczmy, jaki problem dla Was jest bardzo ważny aktualnie i jak rozwinie się sytuacja odnośnie tego problemu, czyli co wydarzy się wkrótce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam oczywiście do oglądania całej wróżby, ponieważ jest to jedna cała wróżba. I kochani, subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem mój kanał i zostań z nami. YouTube będzie powiadamiał Cię, jeśli będziesz subskrybentem. Oczywiście subskrypcja jest darmowa, filmiki są darmowe. Więc proszę, zasubskrybuj i otrzymuj od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich filmikach. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli tutaj nowi słuchacze zostaną z nami. Oczywiście proszę Was o komentarze, komentujcie po filmiku, czy rezonuje w jakiś sposób z Wami ten rozkład kart. Czy karty przemawiają do Was? Czy rozpoznajecie tutaj Wasz problem, Waszą historię? Kochani, chciałam jeszcze Was zaprosić do lajkowania i oczywiście serdecznie zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp lub Messengera. Napiszcie mi e-maila, że chcecie wróżbę osobistą i ja wyślę Wam od razu warunki takiej wróżby, kochani. Także zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, i zaczynamy, kochani. Problem, który jest obecnie, to 9 kielichów. 9 kielichów, kochani, to piękna karta, ale brakuje Wam czegoś emocjonalnie. Nie jesteście jeszcze do końca w tym totalnym szczęściu, tak? Emocjonalnym. 9 kielichów to owszem satysfakcja emocjonalna, ale jakaś pustka. Poszukiwanie czegoś, czego Wam brakuje. Coś emocjonalnie jeszcze jest tutaj deficytem. Nie jesteście do końca szczęśliwi. Brakuje tego jednego kielicha do 10 kielichów, czyli do tego apogeum szczęścia. Zastanówcie się, czego Wam brakuje w relacji, czy w życiu w ogóle, ogólnie, tak? I zdefiniujcie to, określcie i porozmawiajcie oczywiście ze swoim partnerem, mężem, czy szukajcie jeszcze jakby tego szczęścia, wypełnijcie tą pustkę, tak, emocjonalną, czyli znajdźcie jeszcze coś, co Was bardziej uszczęśliwi. Zobaczymy, kochani, co dopowiedzą do tego tematu karty Lenormanda. Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem? Powiedzcie, kochane karty. Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem? Krzyż, studnia, bociany, klucz. Okej, brakuje Wam być może stabilności w relacji, w partnerstwie, w, nie wiem, w sprawach zawodowych, jeśli pytacie o te sprawach finansowych, czy w ogóle jakiejś stabilności, tak, emocjonalnej, egzystencjonalnej. Tutaj dla Was ważne jest, by spełnić swoje marzenia, tak, bardzo istotne, ważne, by spełnić Wasze marzenia lub by zakochać się głębiej. I chcecie, by otworzyły się tutaj nowe, pozytywne perspektywy.
bo otworzyły się jakieś rozwiązania, jakieś pomysły, jakieś nowe projekty, być może jakiś nowy partner, tak, by przyszedł jakby, czy nowa szansa na polepszenie tej relacji. Wierzycie jednak, że sprawy potoczą się dobrze. I oczywiście chodzi tu o stabilizację, jakąkolwiek stabilizację potrzebujecie i gdziekolwiek czujecie deficyt, brak, tak, to tutaj chodzi Wam głównie o stabilizację. Co wydarzy się wkrótce? Siła. Karta siły mówi o tym, że musicie być wytrwali, silni i z siłą animaliczną, wręcz lwa, ale z łagodnością baranka powinniście walczyć o tą stabilność, stabilizację, o to, by wypełnić Waszą emocjonalną pustkę. Czyli powinniście walczyć tak bardzo tutaj konsekwentnie o to, by tutaj następnym razem było 10 kielichów. By ten jeden brakujący kielich, który brakuje Wam właśnie do Waszego szczęścia, byście go odnaleźli i byli w zupełności szczęśliwi. Musicie mieć siłę, wytrwałość. Musicie o to walczyć, jak lew, ale równocześnie jak baranek. Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Zaproszenie. Rozmowa. Ty, osoba pytająca. I czas. Zegar. I tutaj problemy, które się jakby rozjaśniają, tak? Które odchodzą. Czyli tutaj jest jakaś sytuacja jeszcze niejasna, nieklarowna, tak? Przez to być może jesteście nie do końca szczęśliwi. Ale te chmury, te problemy skłębione, te niejasności, nieklarowności rozejdą się. Rozejdą się i nastąpi słońce. Widzicie, tutaj mamy już promienie słońca, które jakby przechodzą, tak, przez te chmury. Zaproszenie, miły czas, wiadomość, rozmowy sympatyczne, jakieś wiadomości, rozmowy, tak, wyjaśnienie może tej spraw, rozmowy. Teraz Wy, którzy czekacie na to, osoba pytająca, i czas, czas pokaże, czas przyniesie rozwiązanie. Cierpliwości, ponieważ czas pracuje na Twoją korzyść. Tak? I z czasem wszystko się tutaj, kochani, rozjaśni, wyklaruje, wyjaśni. Widzicie? Czyli to wszystko przejdzie. Ten cały marazm myślowy, negatywne myśli, czy ten brak, deficyt, to wszystko przejdzie. I kochani, jeszcze w przełożeniu kart Tarota mamy 8 monet. 8 monet jako temat, tak? Jako temat też, który wyszedł nam tutaj na spodzie kart. 8 monet to pilność, pracowitość, praca wykonywana dobrze, skupienie się na pracy, ciężka praca, tak? W pocie czoła na ten sukces. Czyli tylko pracowitość, rzetelność, pilność i skupienie się, fokus na pracy przyniesie Wam tutaj monety, czyli bogactwo, tak? Oczywiście może to troszkę potrwać, ponieważ tutaj monety są kartą wolną, ale mamy tutaj przecież karty siły, kartę wytrwałości, siły, cierpliwości, łagodności baranka. Więc przemyślcie sobie, kochani, tę wróżbę. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy odnajdujecie się tutaj w tym czytaniu.
czy pasuje, czy rezonuje z Wami, z Waszą historią. I życzę Wam oczywiście, by tutaj te rozmowy, te wiadomości były dla Was korzystne i by wszystkie niejasności przeminęły. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.